Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Na 13 dni przed wyborami, jeden dzień po marszu Miliona Serc, zapraszam Państwa na studio wyborcze. Beata Grabarczyk, dobry wieczór. Witam Państwa w studiu wyborczym na kanale Braci Sekielskich. Dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy, a jakże, o PiSie. Chociaż nie, porozmawiamy też troszkę o marszu, który odbył się wczoraj w Warszawie. Nie będziemy liczyli, czy był milion ludzi, czy nie. Ja tam wierzę, że był nawet ponad milion, bo tak wyliczyło między innymi OKO.press. OKO.press twierdzi, że było 1 100 000 ludzi i zostańmy przy tej liczbie. Jeżeli mają Państwo pytania, no to zapraszam, na czacie można pytania zadawać i robimy chyba sondę, tak Marek? Pytam Marka Sekielskiego. Tak, zaraz ją uruchomię. O dobrze, to będzie sonda i sonda będzie taka, czy marsz Miliona Serc to jest game changer tej kampanii wyborczej, czy po tym marszu wszystko się zmieni. No odpowiadać można się rzeczy tak czy nie. A naszym gościem dzisiaj, proszę Państwa, jest renegat z PiSu, Marek Zagrobelny. Dzień dobry, Marku. Dobry wieczór właściwie. Witam serdecznie, cześć. Marek, proszę Państwa, przez wiele lat był członkiem Prawa i Sprawiedliwości i w którymś momencie sam z siebie doszedł do wniosku, że da się bez Prawa i Sprawiedliwości żyć. Chociaż sprawa była dosyć ciężka, no i Marek opisuje swoje przemyślenia na temat PiSu w książkach. Poprzednia książka wyszła w 2021 roku, nosiła bardzo ciekawy tytuł Pokochać PiS. Później się dowiedziałam, że chodziło po prostu o pewną prowokację. A tym razem jest Świat według PiSu, nowa książka Marka Zagrobelnego. Można już ją kupić w księgarniach, w Empikach. I książka jest bardzo ciekawa, bo Marek próbuje genezę tego, co PiS nam serwuje, znaleźć w tej książce. Ale na początek chcę cię zapytać, nóżki bolą? Po wczorajszym marszu? Troszkę bolą. Chociaż przeszedłem od... Nie od samego początku, tylko dołączyłem na rondzie ONZ. Trochę dalej. To jest które rondo? ONZ albo następne to jest... Już nieważne. To ja drugie, za rondem ONZ. Okej. Okay. Wiem, na rogu Solidarności i Jana Pawła, tak. Przeszedłem sobie tak przed marszem z godzinkę, żeby zobaczyć, jaki jest ruch, jakie są nastroje wcześniej. Porobiłem trochę zdjęć, wrzuciłem na Facebooka, żeby zobaczyć to wszystko najpierw, jak się to układa. A później poczekaliśmy tam ze znajomymi i dołączyliśmy za chwilę po Tusku, po całym czole marszu. A, no czyli ty byłeś blisko sceny w takim razie, jak doszliście. Znaczy nie aż tak blisko, ale no. Tak widzieliśmy, powiedzmy, postaci już nie na telebimie, ale tak na żywo. To nieźle. Także było. Ja przyszłam od samego początku, czyli od ronda Dmowskiego. Nogi bolą, ale no, było to fajne. Trzeba też dodać, że ty przyjechałeś specjalnie z Norwegii, żeby wziąć udział w marszu. Tak, specjalnie z Oslo. W piątek już. Ale dlaczego właściwie chciało ci się, to niby Norwegia nie jest daleko, tak, ale chciało ci się przyjechać, przylecieć do Polski i żeby wziąć udział w jakimś tam marszu. I to drugi raz już, bo byłem to po prawda, raz pierwszy, byłeś 4 też czerwca. W maju. Tak, 4 czerwca. W czerwcu, tak. Znaczy ja się od pewnego czasu angażuję nie tylko poprzez pisanie książek, już teraz drugiej, ale również poprzez takie jakieś poczucie tego, że mam jakiś moralny dług do spłacenia temu krajowi po tej mojej niestety nieszczęsnej 12-letniej działalności w PiSie od 2003 roku, tak formalnie do 2015. Gdy wyjechałem do Norwegii już w 2015, zanim jeszcze PiS wygrał wybory, bo ja najpierw się zrzekłem wszystkich funkcji, zwolniłem się z pracy z jednej i z drugiej, byłem przez 5 lat radnym powiatowym też, więc z tego też zrezygnowałem na sam koniec.
Kuszono mnie różnymi posadami, spółkami Skarbu Państwa, na przykład radami nadzorczymi, które za chwilę będą. Przecież no co ty robisz przed samymi wyborami, prawda? No właśnie, uciekasz przed samymi już wyborami. Andrzej Duda jest naszym prezydentem, za chwilę wygramy na jesieni i wtedy na pewno się ustawimy wszyscy i takie były pokusy. No mogłeś być dzisiaj milionerem. Do końca, tak, do końca to gdzieś tam ukrywałem najpierw tą moją, bo to trwało kilka lat, te moje odejście z PiS-u. Nie chciałem tak wychodzić szybko, żeby oni mnie nie, gdzieś tam nie próbowali jakoś inaczej zatrzymać. I później, gdy już nie widzieli, że mają jakiekolwiek możliwości, żeby spróbować mnie powstrzymać przed tym odejściem, to no, kusili tymi spółkami Skarbu Państwa różnymi rzeczami. Ale ja byłem już naprawdę zniszczony polityką. Już nie tylko samą polityką pisowską, ale też w ogóle polityką i też tym krajem przez to. Ja po prostu na Polskę już zacząłem patrzeć w taki dziwny sposób przez to moje zindoktrynowanie PiS-em przez Słuchaj, tyle lat. Ale poczekaj, 2015 rok to jeszcze nie było, znaczy PiS jeszcze chyba wiele nie narozrabiał. No, był dwa lata rząd między 2005 a 2007 rokiem, ten rząd upadł. No i co się działo w PiS-ie wtedy? To znaczy, no, było tak, znaczy, było takie jakby wspólne grupowe parcie do władzy, tak? I się wszystko jakby układało w tym kierunku, że oni już widzieli, czy tacy najbardziej zagorzali działacze widzieli i motywowali od środka członków do tego, żeby jeszcze chwilę poczekali, bo za chwilę wybory i wygramy. Jak już Duda wygrał, no tak, prezydentem, to było trochę jak kula śniegowa potem poszło. To później jak poszło jak kula śniegowa. Nie wszyscy jeszcze w to wierzyli, ale ja już byłem, ja nawet jak już wiedziałem też, bo ja byłem w komitecie partyjnym i też i w strukturach wojewódzkich na Dolnym Śląsku, dość takim, powiedzmy, no może nie wpływowym działaczem, ale przy, no, blisko przy szefie komitetu, tak. Zawsze sekretarzem komitetu powiatowego, więc byłem takim funkcyjnym i też już gdzieś tam wiedzieliśmy, że to może nadchodzić. Natomiast ja byłem już wypalony, ja byłem całkowicie już zniszczony tym. A co cię wypaliło? No taka indoktrynacja i takie wkładanie do głowy na siłę niemalże tej ideologii i takie trzymanie przy sobie za te funkcje partyjne, za te posady, tak? Chociaż to nie były posady jakieś wygórowane, bo byliśmy w opozycji wtedy jako PiS, tak? I jakoś tam lokalnie tylko miałem pracę jedną, drugą, chociaż nie było, powiedzmy, wtedy źle, tak? Ale już miałem dość, szczególnie jeszcze po tej katastrofie smoleńskiej, gdzie ja byłem bardzo mocno nakręcony w tych pierwszych półtora roku od czasu katastrofy, w ten zamach w ogóle. Czyli zamach, i to wszystko, tak? I to się później wszystko tak nałożyło mocno, że w pewnym momencie powiedziałem dość, coś się przestawiło gdzieś tam w głowie i od 2012 tak już wycofywałem się trochę tak mentalnie i myślami z tego PiS-u i w 2015 już była taka decyzja i później jak przyjechałem do Norwegii, to jeszcze takie 3 lata potrzebowałem, żeby taki detoks przejść i taką rehabilitację, więc w 2018, wracając do tego twojego pierwszego pytania, stwierdziłem, że ja muszę coś, jak już dochodziły do mnie te takie sygnały z Polski, że tam już są te protesty o sądy, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i to wszystko, chyba Biały Marsz. Były takie z różami, to też się okazywało. Takie pierwsze. Znaczy to były te pierwsze to były w obronie sądów, to był rok 2016-17, a potem naprzeciwko miesięcznicą wychodzili ludzie z białymi różami i to też białe róże były straszliwe. No ale już było powiedzmy, no, jakaś pewna początki destabilizacji w kraju. No, to już... Ja już wiedziałem, do czego to zmierza wtedy, tak już sobie wyobrażałem, bo to jest taka mocna ideologia, że oni się nie zatrzymają. I stwierdziłem, że ja muszę coś zrobić. Mm-hmm. Że nie mogę tam siedzieć sobie tak wygodnie w kraju, chociaż zimnym dla niektórych, tak, ale no, bezpiecznym jakimś, który daje możliwości. Że ja muszę coś zrobić i chociaż tej Norwegii pokazać, że ja byłem w takiej partii, bo też już Norwegia zaczęła patrzeć na tę Polskę pod takim kątem, co tam się dzieje. Tak? Tutaj wszyscy pamiętają Lecha Wałęsę, Solidarność. Mm-hmm. Polska jest jakby takim symbolem na świecie i również dla Norwegów. A tu nagle dochodzą do władzy jacyś ludzie i nagle przestawiają wszystko do góry nogami. Więc
postanowiłem napisać, tak sobie pomyślałem, że w 2018 roku, że napiszę książkę i może mi się uda w Norwegii nią zadebiutować. I to się udało, to była ta pierwsza książka, która w Polsce wyszła pod tytułem Pokochać PiS. W Norwegii ma trochę inny tytuł, bo tam ten tytuł no, nie pasował. No tak, no mogą mnie zrozumieć Norwegowie, trochę, tak, o co chodzi już do PiS-u. Słuchaj, ale czy ty widzisz jakąś zmianę w tej partii, do której ty wstępowałeś no tam w 2003 roku w stosunku do tego, co mamy teraz? To ona się zmieniła, czy ona zawsze była taka sama? No, ona się bardzo mocno zmieniła. A co się zmieniło? No przede wszystkim PiS był na początku, jak już po rozpadzie AWS-u, bo wiadomo, że Platforma tak. I zarówno Platforma i PiS wywodzą się z tego samego ugrupowania. One były tak dla takiej klasy średniej prowincjonalnej, z której ja się wywodzę, z jakiegoś małego powiatu ziemskiego, tak? Dla osób takiej inteligencji miejsko-wiejskiej, powiedzmy. Mm-hmm. Była taką partią konserwatywną, właśnie dla inteligencji, tak? Dla osób, które chciały jakichś rozliczeń, no może się poczuły gdzieś tam skrzywdzone w latach 90. przez elity, powiedzmy, tak? Zresztą ja odpisuję to dokładnie. Tak, to zaraz też o tym porozmawiamy. I ona była w takiej twojej pierwszej organizacji niezbyt różna od Platformy Obywatelskiej. Na przykład mój ojczym, z którym moja mama się związała po śmierci mojego taty, on był wójtem na terenie gminy, zastanawiał się, bo to tak naprawdę on ten PiS do domu przyprowadził. Zastanawiał się, czy na początku na przykład nie tworzyć platformy, której struktury jeszcze nie było, czy PiS, tak? No, ciekawe. Ludzie rozważali, ci działacze, którzy później byli już w PiS-ie i którzy do dzisiaj w większości są, ale już są tak mocno zradykalizowani, że już by do Platformy pewnie nie przeszli, ale to była taka partia porównywalna, powiedzmy, tylko że jedna była liberalna, tak jak Platforma, a druga była konserwatywna, ale nie jakoś tam nacjonalistyczno mocno w tym kierunku ukierunkowana. I co, to 2010 to zmienił, czy gdzieś wcześniej już się zaczęło? To się zmieniło mocno po 2005 już roku, tak? Czyli po tym pierwszym rządzie. Tak, gdzie powstał ten mocny konflikt. I później wszystko znamy. Do tego na to później się nałożyła przegrana najpierw PiS-u w 2007, gdzie to mocno wszyscy przeżyli. PiS-ie, a później katastrofa smoleńska, już nie było odwrotu, moim zdaniem. Więc tak to wyglądało. Ty wspomniałeś o książce i rozmawialiśmy zresztą chwilę o tym przed wejściem na antenę. No, mnie uderzyło strasznie to, co to jest rok 2007, czyli to jest moment przegranych tych wyborów parlamentarnych. I tu cytujesz szefa swojego komitetu, który popatrzył ze smutkiem w telewizor, zamyślił się i powiedział: a to menda, chyżyruj, bo inaczej powiedzieć o nim nie można. Teraz to sprzeda ten kraj Niemcom, zobaczycie, że dokończy to, co zaczął Wałęsa. Przed nami ciężkie lata. Czyli już w 2007 roku była to obsesja na punkcie Niemiec, sprzedaży kraju. Tak. To ja jestem, powiem ci, wstrząśnięta, bo ja myślałam, że to jest dopiero paranoja no, z naszych czasów, tych obecnych. Nie, to już było od dawna. Zresztą te teorie spiskowe, bo to wszystko na tym, PiS jest zbudowany na teoriach spiskowych, na takim micie politycznym, który ja opisuję też, Kaczyńskiego, który po kolei nakładał na różnego rodzaju teorie i teoryjki, nadbudowywał, nakładał to wszystko na siebie i to wszystko zagrało ostatecznie w 2015, że dzisiaj się zastanawiamy, czy ponownie nie wygrają, prawda? Ale to wszystko funkcjonowało już od samego początku, praktycznie od lat 90., od roku 91 czy 90., kiedy Kaczyński się pokłócił z Wałęsą już budował Porozumienie Centrum. Czyli te elity, tak, które trzeciej RP, które sprzedały kraj, które się dogadały z tym lewym skrzydłem Solidarności, które firmował Lech Wałęsa, który wpuścił komunistów do... Bardzo śmieszne, bo powiedziałem się, że on lewe skrzydło polskiej budował. To jest... On owszem wspierał lewą nogę, bo chciał mieć tak. Nie, mówił. Bo myślał strategicznie i dokładnie, wiadomo jak to... Dokładnie jak to tak, chciał pewnej równowagi na scenie natomiast politycznej. Natomiast powstała w PiS-ie, czy w ogóle w Porozumieniu Centrum ówczesnym, powstała tak zwana legenda czarna
Okrągłego Stołu, która właśnie to zakładała, Magdalenka i zdrada w Magdalence i tego typu rzeczy. Zresztą przecież to jest do dzisiaj absurd, no przecież Kaczyński również w tej Magdalence był. Oczywiście. Tak. Siedział obok Kiszczaka, pił z nim wódkę i nie miał z tym problemu. No, oczywiście. Natomiast później wybudowano taką teorię o tej zdradzie i takie właśnie rodziny jak moja na przykład, gdzie mama nauczycielka i tato wcześniej jakiś tam pracownik, robotnik, a później związana z wójtem gminy, który miał takie poglądy i mocno to propagował. Oni uznali, że byli poszkodowani przez te całe lata 90. Zresztą, ale również przez taką jakby, przez tą działalność polityczną mojego ojczyma, na przykład moja mama bardzo mocno cierpiała gdzieś tam w zawodzie swoim, czyli w szkole, jako nauczyciel. Więc jakby to było wszystko tak jakby nakładało się na taką wizję tej Polski, która została zdradzona, czyli ci ludzie tacy prości gdzieś tam, nawet którzy byli ambitni, zostali sprzedani przez te elity III RP. Ale komu? Przez Wałęsę. Komunistom, którzy weszli do demokracji i się na tej demokracji dorobili kosztem tych zwykłych ludzi, prawda? I Kaczyński to wszystko zaczął podgrzewać, aż to wybuchło. To było takim mitem założycielskim PiS-u, a później wybuchło już po 2005 roku. Słuchaj, ale przepraszam, bo no dobra, komuniści sprzedali, wykorzystali na biedzie ludzkiej, urośli, a Tusk, przepraszam, co im zrobił? Tym biednym ludziom. No Tusk się wpisuje w to wszystko, dlatego że przecież 4 czerwca 92 roku rząd Olszewskiego, tak? Pomógł obalić rząd Olszewskiego. Powiedział, policzmy głosy. Do policzenia głosów, tak. I to już jest tajnej. Wystarczy. I to wystarczy, żeby w takim świecie spiskowym to wszystko umieć powiązywać. To idzie nawet jeszcze dalej, bo idzie to w kierunku takim. Zresztą to obserwujemy już teraz w propagandzie TV PiS, prawda? Ta linia Wisły i to wszystko, wszystkie absurdy. Tak, linia zdrady Tuska, to się tak nazywa. W takim prostym skojarzeniu to jest nawet idzie w tym kierunku, że tak jak Lech Kaczyński zginął w Smoleńsku z rąk Putina, który się dogadał na molo w Sopocie z 2009 z Tuskiem, tak kiedyś polscy żołnierze zginęli w Katyniu i w innych miejscach kaźni, zabici przez Stalina, prawda? Oni to porównują w takim bardzo prostym skojarzeniu, gdzie faktów praktycznie historycznych nie ma żadnych i nawet nie można tego powiązać, ale przez to, że ten Stalin dał początek komunizmowi w Polsce, a z tego komunizmu ci komuniści się przedali do demokracji i ich reprezentował Tusk w tajnej naradzie u Wałęsy, no to dzisiaj ten Tusk jest w bardzo prosty sposób powiązywany. I oni to wszystko dzisiaj wtłaczają tym wyborcom. No oni to wierzą po prostu. Tak. Słuchaj, ale no dobra, no, była ta propaganda antyniemiecka, a antyrosyjska? To jest taki zabieg. W mojej ocenie dość sprytny, bo oni jakby z jednej strony uderzają w Niemców, ale z drugiej strony uderzają również w Rosję, ponieważ tam jest wojna. Natomiast to wszystko jest jakby wynikiem takiego jakby kamuflażu, prawda? Mm-hmm. Bo czytając nawet książki Tomka Piątka, o których ja również wspominam w książce i pokazuje pewne te różne powiązania Rosji, czy wpływ rosyjskich w PiS. Natomiast no PiS musi również z drugiej strony uderzać w tą Rosję, ponieważ jest wojna na Ukrainie i to było jakieś takie dla wyborcy PiS-u niespójne, żeby mogli się opowiadać w prosty sposób i jasno po stronie tych standardów rosyjskich. Więc oni muszą pokazywać się jakby tak pomiędzy. Próbują tym samym stworzyć jakąś wizję taką złudną innej demokracji, innej formy demokracji w Unii Europejskiej,
co jest absurdem absolutnym, bo jeżeli mamy tutaj wojnę i jest bardzo na blisko granic Polski, no to tylko do Unii Europejskiej trzeba zmierzać, sami żeby się nie obronimy. Oczywiście, że tak. No, no chyba, że gospodynie domowe będą te karabiny maszynowe wyciągają z szuflad, o których prezydent opowiadał ostatnio, o prezydent Duda. No to fascynująca jest wizja. No dobrze, ale to teraz jest ten taki anty... Właśnie, niby jest antyrosyjski ten sposób myślenia i ta propaganda, ale z drugiej strony robi się wszystko to, co na pewno zachwyca Putina, tak? No już doszliśmy w tej chwili do momentu, kiedy kłócimy się już nawet z Ukrainą, którą no, na początku wojny Polacy przyjęli u siebie z otwartymi rękami. Także wyborcy PiS-u przyjęli tych ludzi. Mhm. Nawet oni pierwsi byli na tej granicy, tak? Polsko-ukraińskiej. A teraz, znaczy ja nie bardzo rozumiem, jak można mówić jednego dnia jedno, a drugiego dnia drugie, i ludzie tego nie wyłapują. Ludzie są, wyborcy PiS-u są szczególni. Oni się kierują symboliką, taką symboliką opartą właśnie na tych wszystkich teoriach, na mitach, na bajkach, powiedzmy, wyssanych z palca. To są specyficzni ludzie, prawda? Mm-hmm. I tutaj nie ma analizy jakichkolwiek faktów. Oni nigdy nie wezmą do ręki takiej książki czy jakiejś innej, nawet z drugiej strony. Chociaż ci inteligentni pewnie czytają i się karmią tą taką propagandą, czyli tymi książkami gdzieś tam takimi wpisującymi się w tą propagandę, ale one wiadomo, że również są oparte na tych teoriach spiskowych. Natomiast ta symboliczność taka, którą się kierują w życiu, która nie wymaga analizy faktów, powoduje, że oni nie potrzebują niczego więcej. Oni potrzebują tylko tego, żeby wyszedł taki Morawiecki czy Kaczyński i powiedział, że Tusk to Niemiec, żeby TVP Info pokazało go mówiącego für Deutschland i to wszystko, tak? A jest myślenie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale czy jest myślenie o możliwych konsekwencjach tego typu słów? Bo wiesz, ja cały czas przez tę kampanię wyborczą zastanawiam się, czy to się nie skończy, przepraszam, ale politycznym mordem. Ale jeżeli się skończy, to Polska i tak będzie pisowska, czyli nasza. Wiesz co, nie wiem, nie jestem pewna. Bo dlatego, ale tak że, myślą, tak? No, ale wydaje mi się, że taki Kaczyński powinien być jednak bardziej rozsądny i on wie, że polityczny mord na Tusku skończy się tym, że no, będzie męczennik za sprawę demokracji i to będzie bardzo budujące dla opozycji. To się może na PiSie zemścić. Więc pytanie, czy Kaczyński udaje, że tego nie widzi, nie widzi, czy jest tak zacietrzewiony, że właściwie pozbycie się fizyczne Tuska jest mu na rękę? Myślę, że wszystkie z tych czynników, które wymieniłaś. To jest zamknięcie się totalne, to jest nacjonalizm, tak? To jest faszyzm. Z jednej strony to jest faszyzm, czy nawet powiedzmy neonazizm. Mhm. Ja się nie boję używać takich określeń. Przecież kiedyś ci neonaziści, już nie będę wymieniał nazwiska tego najważniejszego. Wszyscy wiedzą, kierowali się tym samym, czyli to był nacjonalizm połączony z jakąś tam... socjalną taką, sferą trochę. Socjalną, tak, ale też tak. I powiedzmy chrześcijańską trochę. Mhm. No, on na początku nie chciał się z kościołem jakąś, tak bratać, ale później uznał, że warto politycznie. Więc nacjonalizm połączony z jakąś tam religią, z wiarą, łącznie z tym socjalem, tak? No, mm-hmm. Przecież też... No tak, to się to... Tak, bo wtedy chodziło o protestujących i to jest takie, żołnierzy, tak, weteranów I wojny światowej. Tak, i to jest taki przekaz, taka narracja, która zamyka jakby granice wokół, już nawet nie fizycznie, ale tak mentalnie, że oni się celowo odcinają i Kaczyński doskonale wie, co mówi. Że on inaczej nie jest w stanie funkcjonować w Polsce. Tak? I ta partia nie jest w stanie działać demokratycznie, bo gdyby mogła być normalną partią demokratyczną, to by nie atakowała Unii Europejskiej, nie atakowała Niemiec, tak? Nie pogarszała stosunków ze Stanami chociażby. Tak? A powiedz mi, a to nie jest tak, że po wyborach już nie będzie takich ataków? Mówisz, że chodzi mi o to, że skończy się kampania, tak. Myślę, że nie. Myślę, że dalej może być, zależy jaki będzie wynik wyborów i co no będzie. Pytanie też na przykład, czy chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Moim zdaniem, jeżeli skutecznie obrzydzą Unię Europejską Polakom,
co nie nastąpi szybko, tylko jakoś stopniowo na zapewne, gdyby poparcie obecne z tych powyżej 80% dla Unii zaczęło spadać i gdzieś tam w okolice 50% zahaczyło, no to wtedy mogą to zrobić. Zresztą nie wiem, czy widziałeś dzisiejsze, czy wczorajsze było do rzeczy. Właśnie, no właśnie, że dlatego tak pytam, wyprowadźmy wiesz, Polskę z Unii Europejskiej. Dlatego pytam, bo moim zdaniem to jest początek takiej dyskusji, która ma ludziom wpoić to, że takie działanie jest możliwe, że możemy to zrobić w każdej chwili. Tak. I w tym kontekście, wiesz, zaczęłam myśleć o pieniądzach z Unii Europejskiej, które mogłyby spokojnie przyjechać przyjść do Polski, ale tego no, nie mamy tych pieniędzy, bo PiS nie realizuje pewnych kryteriów, na które sam się zgodził. A z drugiej strony widzimy w tej propagandzie reklamy CPK, które, tak, gdzie tak. Na przykład reklama CPK, która tam idzie co pół godziny w TVP Info. To jest niesamowite w ogóle, że reklamuje się coś, czego nie ma. Ja teraz jestem w hotelu w Warszawie na Bemowie, gdzie tak trafiłem, że na przykład... Że masz tylko TVP? Mam tylko TVP i nie ma TVP, nie ma TVN-u i TVN24, bo nie ma sygnału. Ale no mi to nie grozi, bo ja już no to tak, przeszedłem. No tak, bo ty jesteś zaszczepiony. Ale tak na przykład wczoraj sobie usiadłem i przez 3 godziny non-stop oglądałem TVP Info, żeby zobaczyć, czy to potrafi wejść do głowy, tak? I tam na przykład reklama CPK, gdzie się mówi o tym, że Unia Europejska dofinansowała, to leci co pół godziny, tak? To niesamowite. I ci ludzie w to wierzą, tak? Znaczy ja zobaczyłam niechcący tę reklamę CPK i zrobiłam takie szerokie oczy, mówię, ale przecież tam jeszcze nic nie ma. Jak można reklamować coś, co nie istnieje? To jest, znaczy ja rozumiem, no chodzi o przepalenie kasy, tak? Ale no, odpał no, ale ty, ale oczywiście, ale czy wierzysz w to, że czy zakładasz, że na przykład z jakiegoś tam małego powiatu, czy z miejscowości gdzieś tam w środku Polski, nawet na zachodzie, czy na Podkarpaciu już tym bardziej, ktoś pojechał tam i sprawdził, że tam rzeczywiście tego nie ma. Ale nie trzeba jechać, przecież są artykuły w gazetach, pokazuje to telewizja, ci ludzie z tego Baranowa protestują. Telewizja pokazuje reklamę CPK i bardzo ładny projekt. No tak, publiczna telewizja. No, ale co, no, znaczy, ale to zakładamy, że ci ludzie żyją tylko w bańce przekazu TVP, a moim zdaniem to jest nieprawda. Znaczy, nawet badania to pokazują, że wyborcy PiS-u oglądają też inne telewizje. Ale mają swoją wizję świata, w którą wierzą. I nawet jeżeli mają z jakichś innych źródeł informacje i widzą tam alternatywny całkowicie świat, to oni nie wierzą w to, tak? Znaczy wierzą w to, w sensie no, mają to jakiś niby przekaz, ale uznają, że to jest wyprodukowane, nie wiem, przez Niemcy, właśnie przez Unię, przez Tuska, który ma przecież wszystkie media w garści swoje no liberalne tak, i produkuje się te artykuły. Mamy pytanie. Tak. Prosimy Marka, żeby nam przeczytał pytanie. Tak, mam pytanie od Anny. Czy w środowisku PiS-u nie ma już porządnych ludzi, czy pozostali tylko cynicy grający na siebie i dla siebie? Znaczy, jeżeli chodzi o elektorat, to jest to taki trochę warstwowy elektorat, tak? To jest elektorat żelazny, który wierzy w te wszystkie bajki. A, to sekta. Ja zakładam, że to jest pytanie o działaczy raczej. Ja też myślę, że to chodzi o działaczy. Tak. No to myślę, że większość działaczy, 70-80%, to są ludzie, którzy już ślepo w to wierzą wszystko, a tak naprawdę się utwierdzili w tej całej wizji. Oni może by nie wierzyli w to, ale już jakby przekaz jest tak silny i tak mocno już teraz propagowany, żeby wygrać te wybory, że sami się utwierdzili w tej wizji świata i mimo tego, żeby może w to nie wierzyli, to jednak to propagują. Ale to chcesz powiedzieć, że te doły partyjne to są ludzie, którzy też są oszukiwani przez Kaczyńskiego i to też jego... po części tak. Tak. I oni... Ci, którzy nie mają dostępu do jakiejś wierchuszki tak zwanej pisowskiej, a większość nie ma w tych powiatach gdzieś tam jakieś, bo na przykład są powiaty takie, gdzie tylko, które mają wpływy, na przykład nie wiem, 2-3 powiaty na terenie okręgu wyborczego, powiedzmy obecnego na przykład, że mają tam dojście do tych posłów i to są koledzy, jacyś tam wspólnie funkcjonują, ale większość z tych powiatów to funkcjonuje tak jak wyborcy PiS-u. Działaczy, tak jak wyborcy PiS-u, tylko że są członkami i też są oszukiwani w ten sposób. I też wierzą w tą całą narrację. Naprawdę to jest taka wizja, jakby to jest takie silne, tak?
wiara w teorie spiskowe, w te wszystkie bajki, że ona naprawdę odsuwa fakty na bok i tam nie ma analizy jakiejkolwiek. I mamy kolejne pytanie. Tak, jak jesteśmy przy teoriach spiskowych, to jest takie pytanie z Political Fiction od Waldiego. W momencie, gdy PKW ogłasza wyniki wyborów, że PiS jest na drugim miejscu, wówczas pierwsza myśl przeciętnego pisowca to... No, że PiS jest na drugim miejscu? Tak, że przegrywa wybory. Że to nieprawda. Ale kto zmanipulował wybory w takiej sytuacji, jak no, PiS ma i Sąd Najwyższy, i Państwową Komisję Wyborczą, i no, w każdym lokalu wyborczym będą mieli swoich ludzi, to kto ten wybór miał zmanipulować? Zapewne jakieś wpływy obce. Jacyś Niemcy, tak. Znaczy może nie Niemcy, ale jakieś obce wpływy, nie wiem, w instytucjach, których PiS jeszcze nie zdążył zawłaszczyć do tego stopnia. Kaczyński przecież mówi bardzo mocno, że sądy są nadal tak, jeszcze tak, jakieś sądy wrogie. Tak, sądy jeszcze nie są. Że no wiadomo, że sądy to też i Państwa Komisja Wyborcza może być, tam są sędziowie. No ale to są sędziowie jakiś... powołani przez tak, tak, PiS, tak, ale, więc... Tak, ale wiesz, mówimy o świecie no tak, teorii spiskowych, no tak, no gdzie tak, się tak, faktów tak, nie tak, analizuje. Jasne. Więc tak może być, że w pierwszej kolejności to jest nie do wiary, tak? To będzie takie odczucie. A druga myśl, znaczy w sensie przyjmujemy to i już, czy jednak... Że jednak musi... Że walczymy jednak, prawdę, dochodzimy do prawdy, jak to mówi prezes Kaczyński. Że jednak władzy nie oddamy. Tak. I wszystko w rękach Andrzeja Dudy, który nie powinien... dać tej inicjatywy misji tworzenia rządu wygranej, liderowi wygranej partii, czyli Tuskowi. Ale to nawet rzeczywiście no, Duda to gdzieś zapowiedział, że nie musi dać liderowi wygranej partii, co nie zmienia faktu, że jeżeli nie uda się zbudować stabilnej większości tamtych 231 głosów, to się tego rządu nie uda stworzyć. Bo no, Sejm odrzuci i nie będzie wotum zaufania. No to co, uliczne walki? Możliwe wszystko, tak. Również wyjście na ulicę i jakaś, nie wiem, forma wojny domowej, chociaż nie chciałbym aż tak mocno tutaj w ten sposób iść, ale no, jest możliwe wszystko, tak. To jest partia, która, to jest ugrupowanie, które już wie, że nie może utracić władzy, tak? Więc że zostało przeprowadzone został taki szereg różnych zmian po no, dwóch przede kadencjach. Wszystkim nakradli tyle, że boją się więzienia. Tak, ale również tych i również instytucjonalnie Kaczyński powiedział, że stworzyliśmy jakby system nowej tak, Polski. Tak, jeszcze go nie tak? domknął, tak, ale... Więc w tym kierunku i wydaje mi się, że władzy nie oddadzą tak łatwo. To już nie są te lata, które były w 2007 roku, kiedy Kaczyński wychodził. No niestety nie udało nam się powstrzymać tych złych mocy czy złych coś sił. Takiego, coś takiego, tak. Teraz już moim zdaniem tak nie będzie. Albo wygrają, albo będzie gorzej. Fajnie, to trochę przerażająco brzmi, wiesz, to mnie o tyle niepokoi, że oni mają wokół siebie ludzi z bronią, mówiąc krótko, znaczy mają tych terytorialsów, którym dali broń. No nie wiem, no może tam są jednak ludzie rozsądni i tej broni nie będą używali przeciwko swoim rodakom, mam nadzieję, ale ja wiem. Ja mam nadzieję, że wojsko i policja jednak no nie ale właśnie nie tu pójdą. Jest problem, że ta góra wojska i góra chodzi o dowódców, policji, ale no pytanie, no. Czy te doły jednak będą wykonywać rozkazy. No widzieliśmy na wczoraj, marszu, co się tak. działo, tak? Tak, tak? Policjanci nie są tacy tak, tak, źli, tak. Nie było żadnej agresji. Oni gdy mają polecenie i wiedzą, do czego idą, to tak działają, a gdy jest pokojowo, fajnie, no to sobie, to po co wchodzić w konflikty. Więc... Nie wiem, czy Polska jest takim krajem, jak te kraje, gdzie się militarnie służby opowiedziały za władzą, gdy chodziło no tak, że było o wsparcie takie... dyktatur.
Ja się boję właśnie, że trochę, że część tych ludzi, którzy mają broń i są w jakichś takich siłowych oddziałach, mogą pójść tych za takich pisem. Partyjnych, tak? Czyli te służby terytorialne, które oni stworzyli. Tak, tak. I boję się takich, wiesz, Bąkiewiczów umownych, tak? Którzy dostali kupę kasy od PiS-u i część tej kasy poszła na jakieś bojowe drony albo jakieś tego typu rzeczy. I to jest dosyć przerażające. Tylko pytanie, jaka to jest skala? To może być skala to niewielka, jest pytanie, ale no, nie do jakichś incydentów niestety. Właśnie wielu rzeczy może nie dochodzić. Nie? Słuchaj, a powiedz mi, bo to jest tak, że rząd wielu rzeczy nie ujawnia ludziom. To znaczy no, prowadzi jakieś tam działania i ludzie o tym nie wiedzą, także ludzie PiS-u. A te działania niekoniecznie muszą być dla tych ludzi dobre. Mogą już nie służyć wyborcom PiS-u, tylko służą wyłącznie partii jako takiej. No bo umówmy się, dla Kaczyńskiego ważniejsza jest partia niż państwo. I jak ci ludzie zobaczą, dojdzie do nich, że nie wiem, no ten numer z paliwem teraz, tak? Że sztucznie jest zaniżana cena paliwa, no że, nie, że na dystrybutorach, jak jest napisane, że jest awaria, to jednak jest nieprawda. Czy pójdą po rozum do głowy? No. Ale mówisz po wyborach? No na przykład. Nie sądzę, że przed wyborami, bo tutaj jest postawione nie, na to, żeby... Nie, przed wyborami nie. A po wyborach? Jeżeli się okaże, nie wiem, no powiedzmy, wygrywa opozycja, telewizja publiczna się zmienia, tak jak mówi Tusk w 24 godziny, nie wiem, jak on to chce zrobić, ale pożyjemy, zobaczymy. I nagle oni dostają, ci ludzie dostają inny zestaw informacji. To pytanie, na ile silny będzie PiS później, na ile dalej Kaczyński będzie miał dostęp do gdzieś tam do mediów i do przekazu takiego partyjnego, żeby docierać do tych ludzi. No będzie silny o tyle, że mają strasznie znaczy dużo pieniędzy. Ja myślę, że uważam, że ten taki twardy elektorat, 25%, nigdy od PiS-u nie odejdzie, tak? Więc nawet jeżeli tutaj się zmieni coś i przekaz w TVP Info się zmieni i oni będą to dostrzegać, to jednak nie będą w to wierzyć, będą szukać dalej gdzieś tam tych partyjnych kanałów, informacji i bo już mają tak tą wizję w głowach poukładaną, że tu będzie ciężko się przebić. Może być łatwiej i to nawet bardzo łatwo z tymi takimi cynicznymi wyborcami, którzy głosują na PiS tylko ze względu na pieniędzy, tak, na albo jakichś prestiżowych historii. Znaczy dla takich na przykład codziennych, tak, chociażby, nie wiem, ja ostatnio widziałem, bo to nie tylko mówimy o pieniądzach, czy to 500+, czy 800+, za chwilę, które za chwilę będzie, ale na przykład jakieś było ostatnio, że było coś takiego, że zmianę wprowadzono w jakimś tam prawie ruchu drogowym, gdzie można te punkty znowu kasować. Tak, to jest tak, też forma, tak, to jest tak, jakiś tam czynnik tego, tak, tej takiej dobroduszności władzy dla tych właśnie ludzi, którzy głosują tylko ze względu na korzyści. No tak, tak. Na PiS. Więc oni tutaj, to jest taki elektorat, który zagłosuje również na Platformę, jeżeli by tylko zobaczył, że tam ma coś podobnego. Jakieś tak, profity z wyciągu. Więc do nich będzie bardzo łatwo dojść, gdyby się zmienił przekaz. No i PiS zostanie z tymi swoimi 20%, 25%. Około. No a ponieważ będzie miał dużo pieniędzy, więc będzie tworzone pewnie państwo w państwie takie. No i też pytanie, czy się uda szybko dosyć, nie wprowadzając jakichś gruntownych ustaw czy zmian w ustawach, odzyskać to państwo od PiS-u, bo przecież zawłaszczone właśnie są. Właśnie, to też jest ciekawe, to znaczy Tusk opowiada, że mają sposoby i że mają sposoby nawet na to, żeby obejść Andrzeja Dudę, gdyby zaszła taka potrzeba. Bardzo jestem ciekawa tego, co się za tym kryje, ale rozumiem, że Tusk nie chce tego ujawniać, no bo nie chce, żeby ktokolwiek mu to storpedował. To pewnie też jest kwestia dla prawników na pewno. No tak. I oni zresztą, ja słyszałam chyba to prawnicy z albo z Wolnych Sądów, albo z Lex Superomnia, no, któraś z tych grup informowała, że oni mają 4 projekty takich ustaw, które no, spowodują odbicie, że tak to ujmę, wymiaru sprawiedliwości, więc no zobaczymy. Gdyby, może. I tak, jeżeli tylko zostanie premierem, tak? I no tak, większość tak, parlamentu tak, musiała tak, być ta tak, 237 co najmniej. No bo ja rozumiem, że takim spoiwem PiS-u jest Kaczyński. A
A czy jest? Tak, no, czyli jako twarz, która reprezentuje całą tą wizję państwa, którą stworzył. No tak, że on, ale gdyby się okazało, że no, Kaczyński odchodzi, nie wiem, jest chory, ma dosyć, idzie na emeryturę, umiera, no cokolwiek się z nim dzieje, tak? To czy jest ktoś, kto jest w stanie tym ludziom go zastąpić? Myślę, że Beata Szydło to jest taka pierwsza na linii, która mogłaby to wejść w te buty tak dość sprawnie. Mimo, że ona właściwie prawie w polskiej polityce przez te kilka lat ostatnio nie funkcjonowała, no bo była w... Tak, ale jest dość intensywna teraz, no teraz, tak, teraz w, tak. W kampanii wyborczej. I ona jest jakby taką twarzą, która by zarówno tą taką nacjonalistyczną wizję przejęła i jakby dalej propagowała, ale również jest utożsamiana z programami socjalnymi. To jest taka twarz programów socjalnych, pisowskich. Więc to jest według mnie pierwsza osoba. Morawiecki nie, bo on jest no właśnie, z zewnątrz, on też nie ma struktur w swoich własnych w PiS-ie. On tylko robi to, co Kaczyński chce słyszeć. No ale jednak w jakiś sposób teraz w kampanii wyborczej zastępuje Kaczyńskiego, no bo Kaczyński nie jeździ tyle, co zawsze. No jeździ tylko na te główne konwencje, tak. No musi ten Morawiecki jednak robić tą brudną robotę cały czas, więc to robi. Znaczy, dopóki on funkcjonuje w takich realiach i mówi to, co pisowcy chcą słyszeć i to, co Kaczyński mu każe mówić, no to jest akceptowalny. Mm-hmm. Natomiast on nie ma jakichś tam wewnętrznych... No on nie ma charyzmy, on jest taki... Ale też struktur nie wybudował. No on tak, to w pewnym momencie nie ma zaplecza. Wydaje mi się, że on stwierdził, że łatwiej mu będzie wejść po prostu tak, jako taki wolny strzelec do tego PiS-u i być w tym PiS-ie, tak? I przez to, że ma tą funkcję, no to ma poczucie jakiegoś tam, nie wiem, spełniania się tak w życiu. A czy ty rozumiesz, jak można pleść tyle kłamstw każdego dnia i to takich kłamstw, które można błyskawicznie zweryfikować to, co on mówi. No widzę tak ta sprawa z liczebnością marszu. On po prostu opowiada jakieś takie rzeczy, które nijak się mają do rzeczywistości. I wystarczy, że ktoś przełączy kanał telewizyjny i zobaczy coś zupełnie innego. Przepraszam, nie masz z tym problemu? Rozumiem to. Ale rozumiesz to z punktu widzenia człowieka, który kłamie? Tak. Kłamałeś tak, jak byłeś w PiS-ie? Tak, oczywiście, że tak. Świadomie wiedziałeś, że kłamiesz? Świadomie. Prowadziłem nawet gazetkę propagandową, dotowaną przez posłów pisowską, która później już w takich, zaczęła się od 1000 nakładu, a później miała już 5000 i co 2 tygodnie się była wydawana w malutkiej miejscowości. Problem polega dzisiaj na tym, że nie ma tak, jak kiedyś była jedna telewizja za komuny i przekazywała tylko jeden przekaz. Dzisiaj mamy, to jest taki tak z pozorów jakby wychodzi, że jakieś tak nawet absurdalne, prawda? No przecież mamy tyle kanałów różnych dostępu do informacji, Facebooki, w ogóle internet, Twitter, wszędzie, platformy, YouTube. Myślę, tak, i to jest moim zdaniem problem, tak? Dzisiejszych czasów, gdzie demokracja nie tylko w Polsce jest ciężko przetrwać i ma No w Stanach jest problem, tak? Tak, problemy w Stanach, w Europie, w wielu krajach. Że po prostu ludzie, mając dostęp do tylu informacji, już nie wiedzą, w co mają wierzyć. I właśnie grania na takich najniższych pobudkach, instynktach, jakie PiS rozkręcił od 2015 roku, czy nawet i wcześniej, z takimi informacjami jest bardzo łatwo się przedostać wtedy, bo ludzie nie potrzebują analizy faktów. Wystarczy, że zobaczą, tak jak powiedziałem wcześniej, Tuska na molo z Putinem i już wiadomo, kto zabił Lecha Kaczyńskiego, prawda? Tak, chociaż nie wiedzą kompletnie, i co tam było. Nie ma, jeżeli ktoś mówił o raporcie Macieja Laska czy kogoś innego, no to czy Anodiny, czy kogoś innego, to wiadomo, że to nie są fakty żadne. Pytanie. Tak, mamy pytanie od Waldemara. Czy udało się panu kiedykolwiek nawrócić działacza pisowskiego? Jeżeli tak, to jakimi argumentami? Nie udało się. Działacza pisowskiego się nie da tak łatwo nawrócić, bo jest bardzo mocno zmanipulowany. Może tylko nastąpić taki proces, jak u mnie nastąpił, że gdzieś tam poprzez różne zbiegi, okoliczności w życiu coś się wydarza i to jest jakimś zalążkiem do zmiany myślenia i do... A są tacy ludzie, jak ty? Spotkałeś takich?
takich, znaczy no, czołowych polityków chociażby, tak, jeżeli no weźmiemy tak. o... No tak, jest tak, kilku rzeczywiście, jest którzy kilku przeszli z PiS-u, do, nawet do Platformy przeszli, tak, Paweł Kowal, na przykład. Kazimierz Michał Ujazdowski, który poszedł do PSL-u teraz, no jest trochę takich osób rzeczywiście, tak. Paweł Poncyliusz. Natomiast działaczy jakichś takich szeregowych z niższych szczebli, jakim ja byłem, to nie spotkałem. To jest, może to od charakteru też zależy, mm-hmm. tak, ja być może... W pewnym momencie byłem podatny na jakieś tam spiskowe teorie i wierzyłem w te wszystkie zamachy smoleńskie i tego typu rzeczy. U mnie na przykład PiS zadziałał jak sekta w 2006 roku, czyli w tych pierwszych rządach pisowskich. Moja mama popełniała samobójstwo. Niestety nie mogła sobie poradzić ze śmiercią taty nigdy. Więc ja, jakby partia mi wtedy wytłumaczyła, że zobacz, no przecież całe życie mówiło się u ciebie w domu, że ta Polska jest sprzedana przez tego Wałęsę i te elity z nami zrobiły to, co zrobiły, tutaj lokalnie również. Widzisz, nawet wpływa to na ludzkie życie, tak? Ludzie się nawet targają na życie. Więc teraz musisz być z nami, ty nie masz już wyjścia, chłopie. No tak, ja nie mam, miałeś znaczy nie mam rodziców, wtedy, tak? Nie mam, bo mama była, tata zmarł wcześniej, nie ma rodziców, jestem też jedynakiem. No więc tak, ja rodziny najbliższej sam. Jakiejś nie miałem, więc partia rzeczywiście zadziała jak normalnie, jak sekta. Poczułem się jak w sekcie dowartościowany, dali no możliwości, tak, dali tak. narzędzia, pracę dali później, zostałem radnym. Poczułeś się w jakiejś grupie po prostu. Tak, więc jakby ta indoktrynacja weszła tak bardzo szybko na przestrzeni tych lat, 2006-10, już katastrofa smoleńska, później również. Ja byłem asystentem Aleksandry Natalii Świat, mm-hmm. to jest taka wrocławska posłanka. Tak. Ale później gdzieś nastąpiło to przez to, że być może nie byłem aż tak mocno od urodzenia podatny gdzieś tam z charakteru na to wszystko, więc później nastąpiła ta zmiana i wyszedłem. Mm-hmm. Z tego być może było mi łatwiej, natomiast nie znam nikogo innego takiego. Na pewno tacy ludzie są. Ale no nie tak, mam, pewnie gdzieś nie w kraju są, ale kontaktu. Niespecjalnie się też tym chwalą. I kolejne pytanie. Tak, siedzimy w świecie teorii spiskowych. Ile mniej więcej, Marcin się pyta, ile mniej więcej procentowo jest działaczy PiS wierzących w zamach smoleńskich, a ilu wie, że to bzdury? Myślę, że 60-70% może wierzyć, tak? Że to zamach że był? Tam jest, było coś nie tak. Jeżeli się spyta przeciętnego Polaka, już nawet nie pisowca, tak? To wywołuje ten temat jakąś taką mroczną tajemnicę, tam nie wiadomo do końca, tak, się znaczy, wydarzyło. Tu wiele ludzi mówi właśnie, nie wiemy do końca, co tam tak, się i stało. I się nigdy nie dowiemy. Tak? Tak, generał tak, Sikorski tak. zginął ileś tam 100 lat temu i też nie wiemy do dzisiaj. I tak samo jest z tym, więc natomiast przez to, że środowisko PiS i wyborcy PiS-u są tak mocno zradykalizowani, że uwierzą we wszystko, bo to jest taki typ charakteru, mm-hmm. tak? To są tacy ludzie, to nie mają problemu, żeby w to wierzyć. Natomiast jest jakaś tam część, 30%, 40%, którzy nie wiedzą, ale jeżeli są działaczami, to muszą. To mówią, bo lepiej tak, mówić, bo tak. przecież po co się sprzeciwiać? Jeżeli powiem coś publicznie, to mogę tam nie dostać się na listę do jakiegoś sejmiku, czyli do powiatu, tak? Czy albo będę na boku. A sądzisz, że Macierewicz w to wierzy? Macierewicz tak. Naprawdę sądzisz, że on w to wierzy? Myślę, bo ja mam wrażenie, że on jest cynikiem, po prostu manipuluje ludźmi. Znaczy, no manipuluje również, bo wie, że trzeba manipulować. No, no natomiast jest to środowisko takie związane właśnie z Macierewiczem, Sakiewiczem, szczególnie Sakiewicz. I tam... Który przegrał właśnie chyba dwa procesy dzisiaj. Tak, i ma wyborcze. Andrzeja Rozenka przeprosić tak. za... Między innymi, bo tam jeszcze jakąś stronę sposłonek chyba. Tak, tak. To oni przecież stworzyli tę teorię, tak? No to tak. są ludzie, którzy właśnie wybudowali mit smoleński od samego początku, już w pierwszych dniach po katastrofie. Nie wiem, czy tak, nawet to Grzegorz Rzeczkowski to pisał, że tam już pod tym krzyżem przed Pałacem Prezydenckim rzeczywiście tworzyło się ten lud pisowski. Znaczy, to jest takie pół na pół, no wierzą i też jakby tworzyli to z zamiarem takim, że widzieli, że można że na tym grać tak, no, dalej tak. to będzie gra na lata. Tak, no jest do dzisiaj. Jak niesamowite widzimy. To jest po prostu. Słuchaj, a wracając jeszcze do twojej książki, bo ty tu piszesz między innymi, to jest jedna z tych ciekawszych rzeczy, znaczy inaczej, to jest taka rzecz, która mnie fascynuje, to znaczy to, że PiS kupił sobie Kościół, bo tak bym to ujęła. Znaczy, to jest taka transakcja, jak rozumiem, obopólna. Znaczy niby PiS sobie kupił Kościół, ale z drugiej strony Kościół kupił sobie państwo, tak? No tak.
Tak to wygląda. Tak. No po 2015 już to się tak ugruntowało. Zresztą się to wszystko tworzyło przed 2015 mocno. Ja byłem w 2012 roku, chyba w lutym, to było w marcu, na takim, były takie, zresztą pamiętasz to pewnie, po Warszawie chodziły marsze w obronie telewizji Trwam, gdzie nie dostali zgody, koncesji na multiplex. Byłem na jednym takim marszu, to był ten marsz, który gdzieś tam już tak mocno mnie przestawił, gdzieś tam myślowo i później potrzebowałem takich, tych kilku lat, żeby wyjść z PiS-u. No ale wtedy Kościół też się opowiedział za tym Solidarność i to był taki gdzieś tam początek, te kluby Radia Maryja, Rodziny Radia Maryja, ale kluby Gazety Polskiej. Tak. Ja też byłem wtedy szefem jednego z takich klubów, Sakiewicza. I co byście robili w tych klubach? Zaraz wrócimy do kościoła. Wydawaliśmy gazetki, spotykaliśmy się. W większości to były te same struktury, które były z PiS-u przekalkowane, jeden albo z Solidarności. Jest wiele powiatów, na przykład, gdzie jest Solidarność, PiS i kluby Radia Maryja i ci sami działacze działają w kościołach, na mszach, dekorują ołtarze, tak, wszystko robią. Msze zamawiają za ojczyznę, gdzie politycy później PiS-owscy przyjeżdżają i się tam promują. Tak, tak, to jest ten... Lej też ten epizod ten, w książce tak, ten, opisuje. Z tym psalmem. Jak rozumiem, od tego psalmu nazwa Prawa i Sprawiedliwości powstała, tylko ja nie wiem, czy ja znajdę w tej chwili. Nie wiem dokładnie, czy to od tego psalmu, ale gdzieś to tam tak się to, zbiegło. No tak, tak to bardzo, bardzo wygląda na... Oczywiście, wiesz, to jest taki stały psalm 33, który ja również czytałem wielokrotnie na ołtarzu. Z ambony na takiej mszy za ojczyznę. Ale słuchaj, ale to działa? To znaczy taka msza za ojczyznę działa na ludzi? Oczywiście, że tak. No widzą, że PiS to jest partia, jedyna partia ta słuszna, która ma te katolickie poglądy, która nie boi się ich głosić i walczy o tą silną Polskę. Bóg miłuje Prawo i Sprawiedliwość, właśnie tak się kończy ten psalm, zaraz go, o jest. Słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje Prawo i Sprawiedliwość, ziemia jest pełna jego łaski. To jest ulubiony psalm panów działaczy PiS-u, dla których księżowie, proboszczowie robią wyjątki od tak zwanego brewiarza kościelnego, czyli takiego stałego kalendarza ustalanego przez episkopat w porozumieniu zapewne z Watykanem, który rokrocznie się nie zmienia i co niedzielę na przykład... Czy każdy tydzień święty, czy święta w ogóle. Ale jeżeli chodzi o msze za ojczyznę, bo to działacze PiS-u lubią zamawiać takie msze, często one są pokrywają się z niedzielnymi mszami na przykład. No nie, wiadomo, ale, że tak jakoś w tygodniu to, ale co często, to za msza dla ojczyzny, za ojczyznę. To, znaczy nie, często jest tak, że na przykład w niedzielę już jest taka msza zamówiona, bo te msze są na przykład w intencji zmarłych osób na terenie parafii. Tak. I już na przykład na kilka tygodni wcześniej, czy na pół roku do przodu już jest zamówiona jakaś niedziela, więc działaczom nie pasuje to bardzo, żeby na takiej mszy, gdzie przychodzą ludzie, również robić tutaj polityczną mszę, więc zamawiają na przykład mszę na sobotę, tak? Albo w dniu święta, na przykład 3 maja czy 11 listopada wypada w jakimś dniu w tygodniu, to wtedy wiadomo, jest Dzień Święty i państwowy jednocześnie, wtedy zamawia się taką mszę. I ksiądz robi wyjątek od tego brewiarza i pozwala działaczom wybrać sobie jakiekolwiek czytania i przeważnie w komitecie takim powiatowym czy gminnym PiS-u jest taka jedna osoba sobie na przykład, która te czytania ustala, chodzi do księdza, dyskutuje, wszystko jest ustalone wcześniej. U nas też była taka pani, która to wszystko ustalała. Ja zawsze miałem jakąś tam regułkę, którą musiałem czytać. Często czytałem ten psalm na przykład. Słuchaj, ale to jest msza, na którą przychodzą działacze, tak? Czy to Również ludzie, którzy utożsamiają się z Polską, tak? No i wyborcy po prostu PiS-owscy. Nie, bo ja się, wiesz, zastanawiam właśnie nad tym, jak to jest taka msza sobotnia, no to jak ktoś... No nie ma, tak, jest ogłoszenia parafialne i rozumiem, że z tych ogłoszeń parafialnych się... Nie, jeżeli jest święto, to wypada w środę, w poniedziałek czy w sobotę, tak. To i tak przychodzą. Ale nie wiem, czy czytałeś najnowsze badania, że Kościół stracił 8% wyznawców, tak? Ludzie się coraz bardziej sekularyzują w Polsce, odchodzą od Kościoła, młodzież już w ogóle nie jest zainteresowana chodzeniem do Kościoła.
no, wygląda na to, że no PiS traci tę podpórkę w postaci Kościoła, bo zostają mu tylko, no, zostaje wymierający elektorat w tych kościołach, tak? Ci ludzie odejdą w ciągu, nie wiem, 10-15 lat. I dlatego Kościół tutaj podjął taką, powiedzmy, decyzję życia, tak? No bo gdyby oni dzisiaj nie byli zblatowani z PiS-em, to by nie mieli kasy. Prawdopodobnie by nie mieli i kasy i już by tam było bardzo cienko, tak? Przy odchodzących ludziach stale. Natomiast gdyby PiS przegrał wybory, to finał tego wszystkiego będzie taki, że również i Kościół przegra, moim zdaniem, instytucjonalnie. Tak. Instytucjonalny Kościół i ci hierarchowie, którzy, za bardzo się Kościół zaangażował w politykę. Tak. Niestety. Tak, niestety jest. Ale nie mieli wyjścia po prostu. No, no może tak, jest pytanie. Tak. O caryce polskiej polityki. Jaką rolę w PiS odgrywa Marek Suski? Skąd wzięła się jego kariera? Oj, to moglibyśmy takich Suski kilku wymienić. Ja Suskiego nie znałem osobiście nigdy, bo on jest chyba z Siedlec, czy jak gdzieś tam. Czy z Radomia chyba. Startuje z Radomia. Suski jest z Radomia. Z Radomia. Suski jest z Radomia. To Sasin jest gdzieś tam. No jest jednym z takich... jakby dla nas, już mówię teraz o sobie, dla nas liberalnych osób, wyborcach o poglądach liberalnych, osobą na pewno bardzo dziwną, o takim usposobieniu dosyć, no nie będę tutaj epitetami może zbyt mocno rzucał, ale no, takim dziwnym politykiem, tak? Który przecież mówi to, co mówi, zachowuje się, jak się zachowuje. No, często kompromituje. Mówi, że partię. Jemu tak, że jemu tam nie potrzebuje środków KPO, bo jemu wystarczy na chleb to, co ma, nie? Szuka carycy Katarzyny i adresu, i nazwiska. Ale niestety trzeba wiedzieć, że dla wyborców PiS-u to jest jeden z tych najważniejszych mężów stanu przy Kaczyńskim. Bo blisko Kaczyńskiego. Blisko Kaczyńskiego jest szanowany. I to wcale nie jest tak, że on się gdzieś tam kompromituje takimi wypowiedziami. Tak? Nie, po prostu, to nie. Wśród wyborców to jest są normalne wypowiedzi i normalne standardy. Wiadomo, że TVP i tak to wytłumaczy na swój sposób, ale to naprawdę nie jest tak, że oni się kompromitują. Ja myślę, że to ta kariera Suskiego bierze się stąd, że on był przy Kaczyńskim w Porozumieniu Centrum i czy było dobrze, czy źle, to Suski trwał. I ci, którzy trwali lojalnie przy Kaczyńskim, po prostu robią w tej chwili kariery, kiedy PiS ma pieniądze i może ich karmić tymi pieniędzmi, stanowiskami, bo to też czasami chodzi o poczucie takiej władzy, prestiżu i tak dalej. I to pewnie stąd się bierze. Tak, tylko że z drugiej strony, wiesz, no pytanie było takie pewnie Suskiego, dlaczego on tak się kompromitując dalej jest takim politykiem. No prawda? Ale to ja rozumiem, że to właśnie jest kwestia lojalności. Tak, lojalności, gdzie zawsze dostaje ten numer jeden na liście, ale z drugiej strony właśnie dlatego, że tego typu wypowiedzi, one nie kompromitują go w oczach wyborców PiS. To jest po prostu polityk, który ma Polskę w sercu i dba o nią i chce jej dobra wielkości i dlatego Suski to jest mąż stanu, tak? A słuchaj, no a taki Mejza, Bąkiewicz, Matecki, czyli po prostu hejterzy albo na Ziole. To w naszych oczach, tak? W naszych oczach. To kim oni przestępcy. Są właśnie w oczach? No przestępcy, no, przestępcy, bo przecież tak. Matecki ma na sumieniu Mikołaja Filiksa. Ale to w oczach wyborców PiS, jeszcze raz powtarzam, to nie są ludzie tego pokroju. No, ale to są ludzie, którzy walczą o ojczyznę, o Polskę. A ofiary w postaci się 15-letnich dzieci. Żeby nie dopuścić Tuska i Niemców do władzy w Polsce. O, tak. Matko jedyna, po prostu przerażasz mnie, bo jednak myślałam, że to sposób myślenia. Ja już nie mam problemu, żeby tutaj jakąś granicę sobie wystawiać, bo myślę całkiem inaczej, ale wiem, co ci ludzie mają w głowach. To tam nie ma żadnej analizy faktów, żadnego rozsądku. Tam po prostu są teorie spiskowe i jest akceptacja dla polityków, których my uznajemy za przestępców, za jakieś ciemne, jakichś szubrawców, typy, za ciemne typy. Tak. Czyli rozumiem, że takie, nie wiem, maile Dworczyka... Nie ma to znaczenia. Żadnego. Dla nich nie ma znaczenia. Słuchaj, a ja... Bo ja się... To jest właśnie ciekawe. To jest ciekawe, tak. Afery PiS.
No właśnie, tych afer dlaczego jest strasznie dużo. Tak? Znaczy, ja podejrzewam, to jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, że tych afer jest tak dużo, że po prostu... I one dotyczą abstrakcyjnych rzeczy z punktu widzenia ludzi, no bo jeżeli ktoś ukradł ileś tam miliardów, to jest taka kwota, której człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Znaczy większe wrażenie by było pewnie, zrobiłoby to, że ktoś ukradł, nie wiem, 5 tysięcy, niż to, że ktoś ukradł te miliardy, bo... Miliardy? To jakaś abstrakcja. Ale to, co napisałeś, bo to mi się rzuciło w oczy, że jedyną taką rodzajem afery, która sprawia, że ludzie PiSu się irytują, to jest nepotyzm. Tak, poniekąd, no bo to dotyczy już takich osobistych, może oni porównują to dojść tam do osobistych jakichś historii, czy o Boże, analogie sobie tworzą, że nie wiem, do swojej rzeczywistości, że oni nie mogą na przykład w takim czymś uczestniczyć, a politycy PiSu, bo mają władzę, to sobie zatrudniają tam ciotków, pociotków, wujków, synów różnych. Tak. Ale na końcu, gdy weźmiemy całą tą konstrukcję, którą PiS stworzył, że o silnej Polsce, o patriotyzmie tak zwanym, o tym wszystkim, nacjonalizm, religia katolicka, Kościół, i walczy o tę silną Polskę, to oni to i tak przeważa, tak? Oni tak doceniają bardziej to, niż tam jakichś polityków, którzy zatrudniają swoje rodziny, bo w ostateczności dla nich ten taki model zatrudniania kogoś bliskiego, czy nawet z rodziny swojej, to jest takie rodzinne, i przecież ma się zaufanie do szwagra, czy do brata, czy do kogoś. No a poza tym oni też muszą gdzieś pracować, jak tak, to kiedyś powiedział tak. Któryś z tych ludzi. I to jest właśnie, w ostateczności oczywiście oni się irytują tym, ale na końcu to zawsze okej. Słuchaj, ale czy to, to, że właśnie politycy mają szansę osiągnąć pewne apanaże ze swojej działalności, to, że ich rodzina z tego korzysta, to nie był jeden z tych powodów, dla którego wyborcy PiSu czuli się właśnie zlekceważeni przez elity, dlatego tych elit nie lubili. Znaczy, rozumiesz, te elity pisowskie robią to samo, nie, robią dużo więcej i dużo gorzej niż dawne elity. I to, co robiły dawne elity, ich obrażało, a to, co robią te nowe elity, to ich nie obraża. Bo to rozumiem, że to dla Polski jest, tak? Dlatego, że oni teraz sami czują się elitą, tak? Nawet jeżeli nie są tą elitą, są zwykłym wyborcą? Są dostrzegani, tak? Są akceptowani ze wszystkimi swoimi wadami. Mówimy o wyborcach PiSu, tak? Tak. Jak traktuje ich PiS. Są akceptowani takimi, jakimi są. Jeżeli ktoś jest rasistą, homofobem, antysemitą, czy jest teraz antyukraiński już, bo już PiS tworzy tą narrację, i ja już dostaję na przykład na Messengera od moich znajomych gdzieś tam jakieś grafiki, że już koniec pomocy, tak, czy coś takiego. Już się oddalajcie z kraju. No to pisowcy też to wszystko okazują, prawda? I są akceptowani ze wszystkimi tymi fobiami, jakimiś tymi złymi rzeczami. Mało tego, z drugiej strony dostają przecież socjal, tak? Więc to jest PiS jest jedyną partią, która pomimo, że kradnie te miliony, o których mówisz, i tak robi tak, jak może i poprzednicy, a może i gorzej. Dużo gorzej. No to jednak się dzieli, tak? To jest cały czas to przekonanie. No ale kurczę, dzielą się. Taki jest udział tych ludzi w tym, co oni ukradli. I to mało tego, jest nawet jeszcze mniejszy, bo jeżeli wybią inflację i to wszystko, no to nawet mają mniej niż mieli wcześniej, tak. Ale znowu wracam do tego samego. Tam analizy faktów, jakichś innych tego typu rzeczy nie ma. Jest symbol, jest symbolika, która polega na tym, że PiS jest pierwszą partią, który zaakceptował ludzi, swoich wyborców takimi, jakimi oni są. Ale no, słuchaj, no dobra, mówisz, że nie ma analizy faktu, ale każdy człowiek idzie do sklepu, tak? I mówi, że to jest przez Tuska, bo Tusk spowodował to, że Polska nie ma KPO. Że blokują cały czas tamte środki, a mogłyby już być inwestycje, prawda? A inwestycje się przekładają na jakieś tam. A to, że Tusk nie rządzi, to nie ma znaczenia. To,
Fajnie. Czyli co, PiS może zrobić wszystko, absolutnie wszystko? Znaczy, zadam ci drastyczny, że tak podam drastyczny przykład, tak? No, kiedyś w środowisku dziennikarskim mówiło, że Kwaśniewski jest taki teflonowy, że nawet gdyby pojawiła się informacja, że zgwałcił przedszkole dziewczynek, to i tak nic mu się nie stało. No więc w przypadku PiS-u to też tak wygląda? Tak. Na chwilę obecną PiS, ja na przykład, jak afera wizowa wybuchła, to trochę to analizowałem, co mówią komentatorzy, i już się mówiło, że to jest pierwsza afera, która już jest... Że tak, że niby dotrze. Uważam, że to jest PiS. Ja byłem od początku pewien, że to się nie stanie. Oczywiście, że tak. Bo na chwilę obecną, a szczególnie już w kampanii wyborczej teraz, PiS-owi afery bardzo mocno pomagają w celu spajania tego elektoratu. Znaczy syndrom oblężonej twierdzy się im robi. To, ale dwa, że każda afera, która wybucha, nawet jak wizowa, to wyborcy opozycji mają tą potrzebę taką nagłaśniania jej i docierania nawet do nich, prawda? Gdzieś tam jak się ma w rodzinie szwagra i szwagierkę PiS-owców, którzy zagłosują zawsze za PiS, to wszyscy teraz idą z tą aferą i zobacz, tutaj przecież Wawrzyk handlował wizami. PiS-owcy doskonale wiedzą, że to powoduje tą reakcję opozycji, a to z kolei musi powodować kontrreakcję ich na tą sytuację. Powstaje w związku z tym jeszcze większy konflikt polityczny. Polaryzacja się zamienia na chwilę obecną w nienawiść, we wszystkie najgorsze rzeczy. I to bardzo mocno PiS-owi na chwilę obecną pomaga. Oni już dzisiaj wiedzą, że ta nienawiść, to szczucie, a nawet już przemoc teraz, im pomaga wygrać te wybory. Tak jak kiedyś było jeszcze to, że się grało tylko samą polaryzacją, gdzieś tam argumenty, teraz już jest nienawiść i wszystko co najgorsze i doskonale wiedzą, że wyborców PiS-u to spaja wokół PiS. A nawet, wiesz co, no bo ty mówiłeś, że byłeś na zielonej granicy dzisiaj. Czy to też jest taka historia, która spaja PiS? No bo wiesz, jak prezydent kraju mówi, nie byłem na tym filmie, ale wiem, że tu jest tam szczucie na mundur, obrażanie munduru, pokazywanie Polski w złym świetle. Ale pan nie widział. Ale ja wiem, bo ja jestem prezydentem. No to jest to, co mówię, że faktów tam analizy żadnej nie ma. Nikt nie obejrzy tego filmu, chociaż oni już wiedzą, że to jest przecież film paszkwil plujący na mundur. No i tak to wygląda. To wszystko się sprowadza do jednego, tak? Atakują naszych, biją naszych. Tak, ale zero analizy faktów i teorie spiskowe, symbole, ta symbolika, która jest taka w tym elektoracie dla tych ludzi. Tak, i tu piszesz książkę zresztą do tych symboli bardzo dużo. Ogromnie ważna, tak? Po prostu wybudowano wizję państwa, które zostało sprzedane, zdradzone przez Wałęsę gdzieś tam. Nałożyło się na to wiele później różnych historii i dzisiaj ludzie, którzy jednocześnie poczuli, że ta demokracja wywalczona w 89 roku jest taka jakby przypadkowa, tak? Bo to jakby no Wałęsa sam nie planował obalenia komunizmu, prawda? Tam no były tak, Wałęsa był raczej raczej koncyliacyjny, tylko żeby się lepiej żyło, żeby robotnicy więcej zarabiali. Główne założenia Solidarności były takie. Tak, no znaczy te 21 postulatów się pojawiło rzeczywiście tak znienacka, bo pierwsze 4 to dotyczyły po prostu związku zawodowego i pieniędzy, tak? Oczywiście, więc ten komunizm został tak naprawdę obalony przypadkowo. Przyszła demokracja, w której w latach 90. poprzez inflację i te wszystkie kwestie gospodarcze wielu ludziom, naprawdę na prowincji szczególnie, to prawda, się nie powiodło. Kaczyński wybudował tą historię o zdradzie tego w kraju w Magdalence. Powstała ta czarna historia, czarna wizja, legenda Okrągłego Stołu. I do dzisiaj to gra na zasadzie takiej, że ludzie czułem tą przypadkowość wywalczania demokracji, która jest nieprzewidywalna. Znów chcą podobnego systemu, jaki był w Polsce przed 89 rokiem. Po prostu PiS zastąpił bardzo dokładnie. No tak, PRL, znaczy partię, PRL, PZPR. Tak. Znaczy to jest, niektórzy się śmieją, że to grupa rekonstrukcyjna PRL-u jest, tak? No tylko... No tak, no, ci prości ludzie, że tak powiem, do więzienia nie trafią, tylko trafią ci, którzy się buntują, jakby coś się działo, tak? Bo oni stracą wolność. A jak się zamknie granice? To też ich nie ruszy, nie będzie dotyczyło? Wiesz, bo to jest tak, że część tych ludzi oczywiście jest
no jest, nie jest bardzo bogata. No to są ludzie, którzy zarabiają średnio, nawet jeżeli dostają te wszystkie dodatki. To nie są kokosy, no umówmy się. Ale jednak za granicę ich dzieci jeżdżą. Część ich dzieci wyemigrowała za granicę. No i pewnie chcieliby się z tymi dziećmi spotykać i nagle trzeba będzie mieć paszport. To może jakoś coś czynić też. Na pisowców? No czy no wytłumaczą sobie zapewne, że to wszystko jest wina Tuska nadal, tak? Ja powiem ci szczerze, ja nie wiem, co musiałoby się wydarzyć. No nie wiem, być może Turcja, tak? Scenariusz Turcji, gdzie jest inflacja 70% czy 60%. 70% to ona jest oficjalnie. Nieoficjalnie było 140 do 180. Czy może pójdźmy dalej w jakieś reżimy typu Korea Północna na przykład. Nie wiem, czy Polska jest w stanie stać się Koreą po tej historii Solidarności. Myślę, i po że tym wszystkim, co się wydarzyło. My jesteśmy buntownikami jest jako naród. Tak, to no, polski naród jest inny. Ostatecznie być może, ale to już musiałoby naprawdę się dużo, mocno tutaj daleko to wszystko pójść i dużo się wydarzyć, żeby zobaczyć, że jednak ten PiS prowadzi tą Polskę na skraj przepaści. Ale to nie nastąpi szybko, tak? Ci ludzie sobie naprawdę wszystko wytłumaczą. To nie jest tak, że tu można dotrzeć, dlatego to, co ja na przykład robię ostatnio na Twitterze, na Facebooku, bo tak mogę działać najskuteczniej, to, że ja próbuję gdzieś tam się przebijać z taką narracją, żeby nie w tych, szczególnie w tych ostatnich dniach przed wyborami, nie próbować na siłę tych ludzi przekonywać, że PiS jest taki, a nie inny i nie docierać z tymi aferami pisowskimi, bo to powoduje jeszcze większą kontrreakcję z ich strony. Dać sobie spokój z tymi ludźmi, którzy nie są do przekonania, przekonywać tylko tych, którzy właśnie ze względu na rozdawnictwo pisowskie i na te wszystkie przywileje zagłosowali na PiS, bo być może oni po części zagłosują na opozycję, a na pewno docierać do tych, którzy nigdy nie głosują w wyborach. No to jest trudne. To jest 40% ludzi, którzy siedzą w domach i na pewno będą siedzieć nadal, ale być może te kilka procent się uda wyrywać, bo tym ludziom też PiS całkowicie przestawił świat do góry nogami. Prawda? Ale powiedz mi, bo ty mówisz, że jeżeli rzeczywiście ten syndrom oblężonej twierdzy się włącza wtedy, kiedy próbuje się przekonywać argumentami i tak dalej, i tak dalej. A taki pozytywny przekaz jak wczorajszy marsz, nie było specjalnie o PiSie, nie było atakowania, była opowieść o tym, jak powinna wyglądać Polska, jaka powinna być nasza przyszłość, czego chcemy, czego oczekujemy. I że wszyscy chcemy, żeby było lepiej, ludzie idą, uśmiechają się do siebie, pomagają sobie, nie znają się ale jest okej, okay, tak? To taki przekaz może do nich trafić? Do twardego elektoratu nie. Nie trafi do nich tego typu przekaz, bo to prezes musiałby to płynie ze strony Tuska, tak? No Tusk jest postacią, naprawdę to jest diabeł, tak? To jest w ich oczach, mówię, tak? Jest naprawdę najgorszym uosobieniem wszystkiego, co możliwe. I wiadomo, że to był marsz Tuska, że to jacyś tam Niemcy organizowali, że wpływy różnego rodzaju z Zachodu, czy nawet z Rosji, przecież oni w to też wierzą. Oczywiście. Więc do tych ludzi się nie dotrze, tak? Do ludzi tych 25% powiedzmy procent twardego elektoratu może, tak jak mówię, z powrotem wracam do tego, można dotrzeć do tych, no tak, tych cyników tak, czy niezdecydowanych jeszcze, którzy się wahają. Myślę, że był ten apel na końcu, żeby próbować robić wszystko i to bardzo mocno Tusk akcentował, tak. Bo on doskonale wie, że nie można też wpaść w taką euforię, że się odbył marsz milionowy i nagle już mamy wygrane wybory, tak? Bo to nie o to chodzi. Być może tak nie będzie, więc trzeba działać do ostatniego, do samego końca. Tak. Taki apel, żeby każdy tam kogoś znalazł i go przyprowadził na wybory, mówiąc krótko, tak? I to jest istotne. Jak ty patrzysz na Polskę z tej odległości, paru tysięcy kilometrów. 1500? Tysiąc. Do Oslo jest 1000. To jaką ty Polskę widzisz? Znaczy, Polska istnieje jakoś w mediach norweskich, jest pokazywana jako co?
jako kuriozum, jako jedno z państw, które gdzieś się nastawia na ten narodowy socjalizm plus autorytaryzm, tak, że dołącza do Węgier, tam teraz Słowacja, no, Turcja, no, trochę tych państw jest, tak? To znaczy nie jest tłumaczone to Norwegą, że to jest taki powiedzmy proces, ogólny trend autorytarny, który zachodzi w Polsce. Jest pokazywana tylko w jakichś kluczowych momentach. Wybuchła wojna, no to było bardzo dużo transmisji, na przykład norweskiej telewizji odnośnie. No to było pozytywne akurat, dzięki Bogu. Na granicy i non stop jest ta narracja, że Polska pomaga i to jest kraj frontowy, ten, który przyjął najwięcej uchodźców z Ukrainy. Skandynawowie w ogóle, nie tylko Norwegia, ale również i w Szwecji, w Danii. To są takie narody dość wyważone, które w wyważony sposób pokazują to, co się dzieje również w innych krajach. Również w taki sam sposób podchodzą do mniejszości różnych etnicznych na terenie Norwegii. Tak? Polacy na przykład są największą tą mniejszością, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, tak? Pracowników plus rodziny. I również jakby nie starają się jakoś tak piętnować, jeżeli są jakieś negatywne rzeczy, chociaż zdarzają się jakieś artykuły różnego rodzaju. W pandemii dużo było na przykład takich kwestii, że Polacy byli największą grupą, która przywoziła wirusa z zagranicy. Tak? I to się o tym dużo mówiło. Wielu Polaków poczuło się przez to jakoś dyskryminowanych w pracy czy coś takiego, ale generalnie jest takie w taki sposób neutralny się pokazuje i nie pokazuje się jakichś takich negatywnych skrajności, czy budowania jakiegoś autorytaryzmu czy dyktatury w Polsce. Głównie po to, żeby pokazać to, że tak jest. Była moja ta pierwsza książka, która się spotkała z jakimś tam odzewem, bo ja też udzielałem wywiadów do norweskich dzienników, nawet takich prestiżowych, fajnych, udało mi się dotrzeć. Więc starałem się to przekazać, ponieważ wiedziałem, jakie jest podejście, tak? że jakby pokazuje się Polskę tylko w kwestiach jakichś takich kluczowych i to nie tak wiadomo, że oni wiedzą, co tam się dzieje, tak? że jest to negatywne, ale nie pokazują tego w taki sposób skrajny jakiś. Słuchaj, a jeżeli opozycja wygra, to ty wrócisz do Polski? Nie, ja nie wrócę do Polski już, nie. Ja tam, mnie tam też za dużo trzyma już. Ja tam... Sieć przyjaciół, pracy. Tak, ale też i tam piszę. Jestem felietonistą, piszę sobie teksty raz na jakiś czas. Mam teraz stypendium, dostałem drugi raz. Super. Na książkę, którą jednak w przyszłym roku zacznę pisać. Miałem w tym roku, ale redaktor Tomasz Lis był pierwszy. W kolejce. To znaczy zadzwonił do mnie w momencie, kiedy dopiero zacząłem myśleć o przygotowaniu się do tamtej książki, więc musiałem ją odłożyć i napisać tą na te wybory. I w przyszłym roku zaczynam pisać. Czyli ty zostajesz pisarzem pełną gębą. To znaczy traktuję to jako takie, powiedzmy, dodatkowe jakieś zajęcie, chociaż no, mam to stypendium teraz już drugie, więc to jest tak jakby, to da jakieś tam możliwości rozwoju i dochodów również, ponieważ w Norwegii jest rynek pisarski trochę inaczej skonstruowany, wydawniczy w ogóle. Tam na przykład można dostać stypendium, jeżeli się ma pomysł na książkę, napisać wniosek na przykład na 3 lata, dajmy na to o Argentynie. I oni sfinansują tam wyloty do tej Argentyny, tam research, który będzie robiony na miejscu, hotele, wszystko po to, żeby wyprodukować tę książkę po 3 latach. I ona się nie musi koniecznie ukazać na rynku norweskim. Ona ma być gotowa, może posłużyć na przykład, nie wiem, temu komitetowi, który przyznawał to stypendium do innych celów. Można napisać na przykład tylko 1/3 tą wymaganą taką tekstu, żeby oni tylko to zatwierdzili, żeby rozliczyć to stypendium. Ale można sobie na przykład pisać, prowadzić jakieś prace takie redakcyjne, naukowo-dziennikarskie, niekoniecznie wydając książkę, ale można się przysłużyć dzięki temu, żeby pokazać jakiś temat, jakiś problem. Ciekawe, więc odkryłem taką możliwość tam i teraz tym się zajmuję. Czy będę się tym zajmował nadal, to nie wiem. Zobaczymy. W przyszłym roku muszę na pewno napisać to, co zamierzam napisać, już po polskich wyborach, po tej książce. Słuchaj, ale rozumiem, zobaczymy. Że to jest tak, że młodzi ludzie no, mają tam dużo łatwiej niż tutaj.
Jak jest na przykład z mieszkaniami, bo to jest główny ostatnio problem młodych ludzi. Mieszkanie łatwo jest dostać w Norwegii, czy też jest kosmicznie drogie? Tak to znaczy, to jest taki kraj egalitarny, bym powiedział, gdzie ten egalitaryzm, takie równouprawnienie jest wszędzie widoczne. Znaczy mieszkanie w sensie czy socjalnego, czy no mówisz wiesz, no o... jak się, w jaki sposób tam się, że tak powiem, zdobywa mieszkanie, czasy, to kupić, czy trzeba mieć, jeżeli przyjeżdża jakaś świeża osoba, to musi tam mieć najpierw pracę, umowę o pracę, jakiś tam czas już przepracować, żeby udokumentować dochody i może na tej podstawie wynająć sobie gdzieś tam mieszkanie. Tak, czyli... I to są mieszkania, które wynajmuje się od jakiejś gminy, czy od różnie, państwa? I od osób prywatnych, i od jakichś spółdzielni. Różne są opcje, a za chwilę, jak się nabędzie jakąś zdolność kredytową, to się kupuje. Jest dużo Polaków, którzy już tam mają swoje domy, mieszkania i tam się rozwijają i tam żyją. Rozumiem, że w Norwegii nie ma nigdzie zapędów, żeby zrobić z tego kraju właśnie taki kraj autorytarny. Czy jest? Nie ma, raczej nie będzie. Chociaż są partie skrajne. Chociaż, ale one nie są aż tak mocno skrajne, bo tam też jest i debata publiczna inna forma w ogóle z dyskusji. Jest całkowicie niedopuszczalne coś takiego, co się dzieje w TVP Info, na przykład, gdzie jest dziennikarz, tak zwany dziennikarz jednocześnie politykiem atakujący, władzy tak. I atakuje. Nie, to coś takiego, gdyby nawet się w pewnym momencie w debacie, a jest naprawdę nastawienie na debatę w Norwegii jest ogromne. I w każdym programie jest gdzieś tam jakaś mniejsza czy większa forma debaty, tak? To debat, offently debat, to jest temat taki naprawdę święty. Tam się dyskutuje, pyta ludzi o zdanie polityków również, ale na przykład takie zachowania, jak są dziennikarzy w Polsce, to są niedopuszczalne. Gdyby ktoś takiego zrobił dziennikarz norweski w jakiejś telewizji, na przykład NRK, bardzo prestiżowej, to wylatuje z pracy, niestety. Niestety albo stety, umówmy się, tak nie powinno być, jak w telewizji pisowskiej jest. No dobrze, Marku, proszę Państwa, jakby Państwo chcieli wiedzieć więcej o tym, co się wewnątrz PiSu dzieje, to taka książka Świat według PiSu, Marek Zagrobelny, renegat pisowski. Jeszcze jakieś pytanie mamy, czy nie mamy? A nasza sonda? Jak wygląda sprawa naszej sądy? Czy marsz a nasza miliona sonda, serc był? 931 głosów, 933 nawet tak odpowiedziało 81%, 19% nie. Ale to mi się podoba, to, że tak odpowiedziało ponad 80%. Tak, ponad 80, dobrze mówię? 81 dokładnie. No tak, czyli 81%. Super. No to optymistycznie kończymy program. Tak jest. Marek Zagrobelny był z nami. Bardzo ci dziękuję Marku, bardzo, że zechciałeś do nas paść. Dziękuję Państwu za uwagę. Jutro studio wyborcze, o ile się nie mylę, poprowadzi Karolina Opolska. Marek Sekielski kiwa, że tak, więc jutro Karolina. No, śmiesznie tak w otoczeniu dwóch Marków. Bardzo Wam dziękuję, panowie, za współpracę, Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękujemy, pozdrawiam. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.